Hobby. Piłka nożna. Pasja. Grzybobranie. Słabość. Podjadanie. Powołanie. Odchudzanie. Wiek. Kurtuazja każe mi przemilczeć. Kredo życiowe. Tu ciekawość każe mi zapytać. Janusz Piechociński i rentgen osobowości. Okej, dobra, prześwietlam. Pani Janusz, gdybym chciała dzisiaj zrobić rentgen pana teczki, to co bym w niej znalazła? Bałagan, kilkadziesiąt rezerwowych wizytówek, to normalne, kilkanaście długopisów różnokolorowych, sporo materiałów infrastrukturalnych i gospodarczych zaznaczonymi, co jest. To nudne, ale nie, kiedyś nudne. Słyszałam, że pan nosi w swojej teczce pokrojone marchewki, to mnie interesuje. To trzeba było tak od razu, no ale to jest drugie śniadanie, które z domu się bierze. No i to najczęściej dotąd to było 5 jabłek. A jeśli przekraczałem 90 kilo, to było takie danie warzywne w postaci marchewek, rzodkiewek, ogórka. Generalnie zdrowe przekąski. Mówi się, że ten, kto czyta książki, żyje podwójnie. Żyje pan podwójnie? Gorzej, bo nawet myślę, że poczwórnie. Otóż wszędzie w moim domu leżą pootwierane, pozamykane, założone, zagięte nawet książki, bo z reguły zaczynam około 100 książek czytać rocznie, a kończę około 50. Chyba jestem jedynym żyjącym mężczyzną. Jeśli jest drugi, to niech po programie Hello odpowie, da znać, który przeczytał wszystkie książki Balzaka w szkole podstawowej. Jak pan czyta? Podjada pan? Co znajduje się w zasięgu pana ręki? No, proste. To są jabłka pokrojone w częściach. To teraz są truskawki, które nagminnie zjadamy. Jaki to jest zdrowy mężczyzna, to jest ogórek. A kiedyś, powiedzmy przed 50, to była ulubiona moja suszona kiełbaska, świeżutka bagietka, masełeczko. Odsuwam się teraz od pana, bo mam taką niespodziankę, skoro już mówimy o tych słabościach. Wiem, że w pana życiu pojawiły się różne rekordy. Między innymi był rekord, proszę, rekord czego? Dziękuję. Czy niech pan przypomni. Jasio tego? Pączek, mój rekord na tłusty czwartek 23, to był zakład. To był zakład. Przez 2 dni później jadłem. Właśnie nic nie jadłem, tylko piłem przygotowaną wodę. Ile trzeba zrzucić? Ile potrzeba ćwiczyć? A wie pani, że ja wtedy miałem blisko 1,80 m i niecałe 60 kg, więc może pani sobie wyobrazić, że ja byłem kościstym chudziakiem. Pączki no odkładamy do... Ja tak liczyłem, że podzielimy się tym pączkiem. No to może jednym. Po programie zobaczymy, dobrze? Panie Januszu, czy kiedyś dostał pan porządnie jakiegoś kolegi, czy krótko, znaczy był pan kiedyś pobity? No po pierwsze, ja jestem pacyfistą. Wszędzie poza boiskiem, a na boisku piłkarskim, hokejowym oddaję. To od razu tak? mówię. Trzeba się pana bać, czy nie? Jeżeli przeciwnik ma świadomość, że polityka jest w tej chwili strasznie brutalna, to trzeba mieć świadomość, że politycy mają nie tylko ostre języki, ale i mocne pięści. No to teraz sprawdzimy pięści. Zapraszam pana. Niespodzianka na ring. To co, może przejdziemy na tak dla otuchy, Janusz, ale boję się bardzo, bo... No trzęsie ci się teraz ręka. Tak, bo jak boję się, bo jak wejdzie Grzegorz Strzec, znany kibic AZS Warszawa Siatkówka, to wszystko w porządku, ale jeśli zrobicie mi jakiś numer... No, ja jestem słynna od numerów, to więc na razie tak, od niespodzianek. No to łykniemy, no trudno i czekamy. Żeby się uspokoić, 2 oddechy. Ale... Ja jeszcze sprawdzę twoje mięśnie brzucha, mogę? Aha. Czy są dalej twarde? Gotowe, nabrałem. Tak? Proszę bardzo, nabrałem trochę siły. Gotowe. Czy dasz sobie radę? No, jeszcze raz. Uwaga. Ale te kobiety teraz mocno biją? Jesteś gotowy? W takim razie poproszę trenera. O nie! Ludzie! To jest facet z Piaseczna, mój idol. No nie, nie mogę. Ogonie, nie będzie bolało. Na razie nie będzie bolało. Cześć.
Ochotnik, jeden ochotnik. Jeden ochotnik na dzisiejsze spotkanie. Masz dzisiaj taką jedyną okazję, żeby zadać naszemu mistrzowi pytanie. Ring wydaje się na tyle duży, a ja twierdzę, że jestem jeszcze szybki, że może zdążę uciec zanim mistrz świata wyprowadzi cios. Za co ty tak naprawdę kochasz tą dyscyplinę sportu? Bo taki jesteś, jak wchodzisz, jak już wchodziłeś, jak król na ten ring. Za adrenalinę, jaką się wchodzi, to czuć energię, czuć pewną taką dozę niepewności. A powiedz mi, czy jest coś takiego, za co nie znosisz tej dyscypliny sportu? Wydaje mi się, że w boksie zawodowym w gruncie rzeczy ponad 50% odgrywa polityka. Jakby pewna no, tam, proszę bardzo, pewna, jest to gdzieś tam, się nie ma. Pewna polityka między menadżerami, pewne powiązania, kto kogo gdzie wstawić, jaka walka, z kim i tak dalej. Kogo, że tak powiem, wynieść na te wyżyny, prawda, żeby tam dalej mógł sobie radzić. Dwóch tytanów, uwaga. No, przed więc walką zaczynamy. Wygląda to przyzwoicie. To może pomalcz się trochę. Pewna jest. Nie tak delikatnie, wiesz, tylko... Pokazać mu, czy raki zimują i pieprz rośnie. Nie, nie zagoń go w kozi róg, ale tak delikatnie, nie. Wiesz. Tak. Prawa ręka, nawet w miarę dobrze. Nad lewą tutaj widzę, że elegancko tak. Wchodzi prawy... Czyli wyżej. Znaczy, bliżej bark i głowa w pewnym sensie. Schylony. O, że tak powiem tu Rafał. O, jeszcze do tego zwróćcie uwagę, bije po nerkach. Osłabia. Panowie, ja tu rządzę, tak? No umawiamy się tak. Janusz, ty atakujesz. Ty się... Przynieś piwo, kobieto. Idziemy. Prawą ręką dosyć dobrze się zasłania, ale o, to jest właśnie panika. Już nie, miałem w oczach tą prawą, która wali w brodę. Ale powiedz mi, czujesz taką adrenalinkę? No masz. Czujesz? Mrowie i jest po plecach. Nie, ja bym powiedział, tak? Żyłka sportowca. Jest, prawda? Jest. Zdolny jest. Potencjał. Potencjał 50 plus. Potencjał jest, a koordynacja ruchowa jak? Dobra. Trzeba popracować. Dobra. Nie, bo są naprawdę paralitycy. Ja nie mówię. Dziękuję. Słyszeliście? Proszę to zapisać. Broń Boże. Broń Boże do ciebie. Są paralitycy, gdzie nie potrafią, bije lewy, odwraca się tu, a tu widziałem naprawdę. Że jest obserwacja. Co jest w boksie najważniejsze? Nie ręce, nie nogi, tylko głowa. Później są nogi i na końcu są ręce. No chyba w życiu też podobnie jest. No w życiu jest podobnie, ale taka sytuacja, która cię taka trafiła najcięższa podczas walki, gdzie nie mogłeś jej opanować. No bym powiedział druga walka ze Stevenem Cunninghamem, gdzie się pojawiłem w ringu i totalnie nie widziałem, co się tam dzieje przez pierwsze 6 rund. I starałem się to szybko jakby oswoić. Mówię, co się dzieje, prawda? I dopiero następne 6, od 7 rundy dopiero zacząłem coś tam robić, prawda? A skąd się to bierze? Przecież byłeś świetnie przygotowany. Nie bardzo świetnie, ale nie mam zielonego pojęcia. Nagle nieraz bywa, ktoś ma słabszy, ktoś ma gorszy dzień. Czy jesteś szczęśliwy? No jest to tak, jakby było wyjść na boisko w meczu w Barcelonie i kopnąć piłkę obok Messiego. No więc dzięki wielkie to jest. No Januszku, teraz chyba jesteś w swoim żywiole, kiedy widzisz dwie bramki, piłka nożna. Jeszcze coś dla mnie, dzięki, bo bez piłki ten program oddawałby 1/10 moich pasji sportowych. Na początku chcę sprawdzić teraz. Zaczęło się to, co każdy mężczyzna nie lubi najbardziej, a Mariona na kocha. Sprawdzacie? Nie, to nie chodzi o sprawdzanie, tylko przepraszam bardzo, czy wiesz, kim ty jesteś? Ikoną polskiej gimnastyki. I fitnessu i zdrowego podejścia i elastyczności. Spodziewasz się, że w związku z tym spodziewam się, że będziesz tak elastyczny jak ja. W rękach na pewno, proszę bardzo, gorzej będzie w nogach. Czy dotkniesz dłońmi podłogi?
Malutku skład. Proszę bardzo. I teraz uwaga. To jest taka uwaga dla tych, którzy regularnie nie ćwiczą. Tak. Ja słyszałam nawet strzały w twoim kręgosłupie. Powolutku zrób ten skłon. Jeśli ktoś regularnie nie ćwiczy, powinno się robić skłony na lekko ugiętych nogach. Na lekko ugiętych, to jest wtedy przyjemność. A wiecie dlaczego? Żeby dysk nie wyskoczył nam. Dobrze, teraz rozciągamy z kolei nogi. Czyli proszę, przenosimy bardzo ciężar ciała z prawej nogi. O, znowu błąd. Za szeroko. A nie. No. Zrób to samo, co zrobiłeś. Zobacz. Tak. Kolano wychodzi. Aha, czyli kolano prosto. Nie kolano. Pod kątem prostym. Uda do podudzia. Zobacz, jeśli uginamy nogę, to pod kątem prostym powinno być udo do podudzia i wtedy nie nabawisz się z kolei kontuzji kolana. Połóż się na plecach, ugnij nogi w kolanach. Ugnij nogi w kolanach, tak? Ja będę tobie rzucać piłkę, a ty będziesz łapać, unosząc ciało do góry, odrywając łopatki, tak? Hop! I odrzucaj, i kładź się, i jeszcze raz, hop! I tak 20 razy. Po dobrym treningu, panie Januszu, dobre jedzenie, ale na wszystko trzeba... Chcę z radością powiedzieć, że żyję po tym, co się wydarzyło na ringu i to jest wielka sprawa. I jak patrzę na ten stół, to ja od razu z góry mówię, biorę się za mieszanie na tej patelni, bo politycy potrafią mieszać. To bezspornie nam się udaje. Dobrze, ale kobietki też potrafią mieszać, także jak będziemy razem mieszać, to się nic czy nie zjemy. Zdejmie panie te rękawice, bo to jakby tak, proporcje zdejmy, są. Aha, bo teraz musi pan zasłużyć na dobre jedzenie. Aha. Proszę bardzo, teraz pan jeszcze raz włoży rękawice. Dobra. I jest zadanie dziecinnie proste. W rękawicach ciąć? Tak. Proszę pokroić tę pietruszkę bardzo drobniutko. Zobaczymy, czy ma pan manualne zdolności. To się da zrobić. Wbrew pozorom Polak potrafi. To nie tylko nasi byli bliscy wygrania z Francją. Radę. Ale muszę powiedzieć, że egzamin pan zdał, także można rękawice ściągać i myślę, że... Zadanie zaliczone. Zadanie zaliczone. Zdecydowanie lepiej pójdzie panu krojenie innych rzeczy. Ryba, ser sojowy. Czy pan wie coś o tym? Ma w sobie kwasy omega-3. Tak, jak znam życie, to jest morska ryba. Tak. No tak, to tak. Z pełną zgodą. Ser sojowy spróbuję. Proszę spróbować kawałeczek. On właściwie jest bez smaku, ale nadamy mu dzisiaj troszeczkę smaku. Ser sojowy jest zdecydowanie lepszy dla serca, bo jest mniej kaloryczny, ma mniej w sobie cholesterolu i obniża cholesterol. Więc jeśli ktoś z państwa ma tego rodzaju problemy, ten ser sojowy można często traktować jako produkt zamienny, jeśli chodzi o mięso. Co, nie widzę jakiejś... Entuzjazmu nie ma. Entuzjazmu w oczach nie ma. A czy może pani razem ze mną zjeść kawałek selera ranczowego, żeby pokazać, że to nie boli i naprawdę jest wartościowa warzywa? Nie, ja też. To co, kroimy tego selera, pokażę jak zrobić bardzo zdrowe danie. Mówię, że kroję, nie ma problemu. Panie Januszu, wrzucamy ten seler na odrobinę oliwy, ale właśnie sezamowej, brokuły do tego. To wszystko smażymy mniej więcej 3 minuty. Staram się kroić maksymalnie drobne, no, a dobrze. Później się zobaczy. Dała nam jeszcze papryka, żeby było kolorowo, bo czym bardziej kolorowo, tym zdrowiej do serca. Warzywa, rybka królewska z Morza Północnego. Kroimy w kosteczkę. Drobina wody. Przy okazji odstresujemy się. Mam nadzieję, że potrawa nam wyjdzie. Proszę spróbować. A ja ryby wkładam na patelnię. I co, dobra? Ryba i woda w takim towarzystwie to przyjemnie. Jako dodatek do naszej potrawy pozostała nam tylko soja, ser sojowy, tofu, który jest niezwykle dobry. Połowę tego sera proponuję. I praktycznie nasza potrawa już za chwilę będzie gotowa. Można posypać ją jeszcze sezamem, wtedy będzie jeszcze lepsza. Sól, pieprz do smaku.